Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd... Co jest Bodowin? No, znalazłem gościa. Ty jesteś Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Bodowin, czy to przypadkiem nie jest Arthur Barciś? Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce! Krwiopijce! Dla was wszystko to krwiopijce! Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. To na pewno jest Barciś, na bank. Myślałem, że przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targu, ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Masz złoto czy nie? Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Esencja many. Tu nic nie ma. Czysty pergamin magiczny. Coś tu przebiegało po dworze. Regał na książki. Zobaczymy, co tu piszą. Lekarstwo dla Jorna. Krwiopijca to wyjątkowo obrzydliwe stworzenie zamieszkujące prawie każdy zakątek Królestwa Myrtany. Jest je nawet pustynne krwiopijce znoszące żar i suchość od ludnych pustkowi. Krwiopijca zamieszkujący rejony górniczej doliny wyspy Korinis, mimo posiadania jaskrawej barwy, nie jest aż takie dowity. Bardziej niebezpieczne okazy czyhają na wyspie Archolos. Poza krwiopijcami pospolitymi wśród moczar skrywały się zielone krwiopijce bagienne, krążą nad wilgotnymi terenami w pobliżu bagiennych trutni. Jatobu tych stworzeń jest zdolny do zadania cierpienia na wiele dni. Niemniej groźnym jest krwiopijca rzeczny, przebywający w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. Ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z ich jadem, może nawet otrzeć się o śmierć. Dobrze. Bodowin, panie Bodowin, co my tu jeszcze mamy? Towarzystwo to masz ciekawe nas, no? Hello, Mr. Skeletor. To był kufer? Był kufer, ale pewnie zagrzebanie w kufrze dostanę. Dobra, co tam masz, panie? Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był... Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście.
skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego ziela. Zajmij się nimi, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Weź jeszcze to, może ci się przydać. Pas ognistego biegacza, co ja tu dostałem? Ochrona przed ogniem. Łaska Innosa. Premia do maksymalnych punktów trafień, premia do maksymalnej... O, nawet nie wiedziałem, że ja tu... Odłóż broń. No proszę, jednak można. Dobra, ja sobie zapiszę, bo ja nie wiem, czy ja dam radę dwóm naram. O kurde. Dobra, rozbiłem je, ale coś tu mi się dużo stało krzywdy. Dobra, zabiłem te już, było ich trzy. Ej, ty! Jak? Prawa rozwiązana? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro. Jak idzie praca? Kiedy akurat nikt mi nie przeszkadza, to całkiem nieźle. Dobra, no to tutaj... Rzepa. Rzepa, zbieramy rzepę. Motyka do uprawiania ziemi jest dobra. Słyszę jakąś bestię gdzieś. Światło. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Znowu zapiszemy, bo użyję zwoju otwierania zamków. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, pod którym my mamy te otwieranie zamków? Pod szóstką. Tego nie da się otworzyć. Kupię towary. Korzystne zapłacę za dostarczenie mi poniższych składników utrzymanych w dobrym stanie. 10 butelek spirytusu, sproszkowana magiczna ruda, dowolna ilość, skrzynka menzurek.
Dla osób, które miały okazję być na Korinis lub handlować z tamtejszymi kupcami, widzieli nas w czarnego trola. No nieźle. Czarny troll to nie byle... Nie byle co. No niestety. Goblin, nie jagody. Nic to, gdzieś tu na górze jakaś bestia, ale się tu nie wespnę. Słyszałem tam jakieś gobliny. Czy coś. Więc co, przyszło mi, dotarłem do alchemika Bodowina przez przypadek zupełnie. Ale przyjdzie mi dzisiaj kończyć. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.